16 mieszkań na wynajem oddano do użytku w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Obrońców Westerplatte 7. Budowa kosztowała ponad 7 milionów złotych. Inwestorem było Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie, które skorzystało z bezzwrotnych dopłat Funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Samorządu Konina. Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie Marek Libertowski, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania budynku, podkreślał, że była to trudna inwestycja, bo realizowana w trudnych czasach. Natomiast prezydent Konina z uznaniem wypowiadał się tak o inwestorze, jak i generalnym wykonawcy, którym było przedsiębiorstwo budowlane Kroll z Kłodawy. Po okolicznościowych przemówieniach oraz tradycyjnym przecięciu wstęgi klucze do swych mieszkań odebrało 16 rodzin. Panią Ratajczyk. Mieszka, to by to, niech się dobrze mieszka razem. Proszę. Dziękuję. Bardzo. Mieszkania są w pełni wykończone. Mają do dyspozycji komórki lokatorskie oprócz mieszkań, jak również każdy ma zapewnione jedno miejsce postojowe tutaj przed blokiem, gdzie ogranicza ich wjazd szlabanem jest. Myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni. Ja natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to jest kolejna inwestycja miejskiego TBS-u oddana w terminie. Po części oficjalnej było oczywiście oglądanie obiektu. Mieszkania są dwupokojowe o powierzchni od 40 do 54 metrów kwadratowych z aneksem kuchennym lub wydzieloną kuchnią. O przydziale poszczególnych mieszkań decydowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez prezydenta Konina. MTBS mimo trudnych czasów realizuje zaplanowane inwestycje związane z budynkami mieszkalnymi. I oto dzisiaj właśnie uroczystość związana z rozdaniem kluczy lokatorom przy ulicy Westerplatte. Budynek, który powstał w 15 miesięcy, właśnie teraz jest oglądany i również zwiedzany przez gości zaproszonych na uroczystość. No ale przede wszystkim uśmiechy są na twarzach lokatorów, którzy właśnie otrzymali klucze. Miesięczny czynsz wraz z opłatami za wodę, odpady i ogrzewanie dla czteroosobowej rodziny wyniesie około 1500 zł. Rodziny po spełnieniu pewnych kryteriów będą mogły ubiegać się o dopłatę do czynszu i dodatek mieszkaniowy. To jest nasze pierwsze mieszkanie własne. Do tej pory mieszkaliśmy na wynajmie. Będziemy tutaj mieszkać czteroosobową rodziną, czyli syn, młodszy syn i mąż i ja. Mieszkanie bardzo nam się podoba. To jest w sumie to, co chcieliśmy. Prezes generalnego wykonawcy inwestycji, Janusz Król, podkreślał, że już na samym początku realizacja inwestycji stanęła pod dużym znakiem zapytania. 24 lutego 2022 roku za naszymi granicami w Ukrainie wybuchła wojna. Wtedy też w hurtowniach budowlanych ceny materiałów zaczęły szaleć. Zmieniły się ceny paliwa, zmieniły się ceny energii, ale to, co się stało z materiałami budowlanymi, nastręczało nam wiele kłopotów. Niektóre z nich zdrożały o ponad 100%, na przykład stal. Wtedy też zastanawiałem się, czy kontynuować tę budowę, czy przestać, bo nie wiedziałem, czy po prostu finansowo sobie z tym wszystkim razem z MTBS-em poradzimy. Dzisiaj wiem na pewno, że było warto podjąć takie ryzyko. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie jest w trakcie realizacji kolejnej inwestycji. To dom seniora, który powstaje przy ulicy Magnetytowej. Oddanie do użytku planowane jest pod koniec września tego roku.